Co by tu dzisiaj na tym Linuxie zmodyfikować, by go jeszcze fajniej ulepszyć? O, cześć, witajcie w kolejnym filmie na Informatyka IT. Dziś niedziela, więc lecimy z kolejną poradą komputerową. Dziś o systemach, a dokładniej z rodziny Linuxów i dokładniej jeszcze bardziej Kali Linuxie i pokażę Wam, jak na tym systemie możemy go sobie bardziej tak zmodyfikować, mianowicie porobić jakieś fajne animacje, takie jak mamy na Macach, przykładowo jakieś pływające okna i tak dalej, jakieś fajne chowanie okien do paska zadań, coś w tym stylu. Dziś Wam pokażę, jak to zrobić na Kali Linuxie, bo tego po instalacji Linuxa oczywiście nie macie. To trzeba już samemu się pobawić, pozagłębiać. Ja Wam dzisiaj to chciałbym pokazać, więc nie przedłużam i zapraszam do mojego komputera, gdzie mam Kali Linuxa. No i dobra, jesteśmy przy moim komputerze z systemem Kali Linux i w pierwszym kroku pokażę Wam, co dzisiaj będziemy wykonywać. Już na początku wspomniałem, zobaczcie, uruchomiłem terminal, jego okno i ono jest takie normalne jak w naszych Windowsach. Windows fajnie go też kiedyś to wprowadził wreszcie. A będziemy chcieli zrobić, będę ja chciał Wam pokazać, jak zrobić i zrobimy, że to okienko tak, gdzie fajnie pływało, taka fajna animacja będzie przechodziła. Oraz tutaj mamy pasek zadań u góry i gdy będziemy na przykład wsuwać, chować, minimalizować okienko do paska zadań, żeby też taka fajna animacja była przy wysuwaniu i chowaniu naszego danego okna. A więc w pierwszym kroku to, co musimy zrobić, musimy doinstalować specjalną nakładkę graficzną od Synaptica. Nie chcę za dużo mówić o niej, można sobie wyczytać w Wikipedii i tak dalej, ale jej standardowo w Kali Linuxie nie ma. Zobaczcie, wpiszmy sobie Synaptic i jej nie mamy. Ją musimy doinstalować, to jej pakiety właśnie, tą nakładkę graficzną i ona jest właśnie przeznaczona na systemy Debian oraz GNU oraz pokrewnie bazujące i tak dalej. A więc w pierwszym kroku instalujemy pakiet właśnie graficzny, tą właśnie nakładkę od Synaptica, więc lecimy. No i dobra, tu na razie jesteście tak ułożeni, będziecie widzieć, mam nadzieję, te polecenie, więc uruchamiam terminal. I teraz musimy tutaj wprowadzić właśnie polecenie, aby zainstalować te pakiety, tą nakładkę graficzną od Synaptica, więc polecenie jest wiadomo bardzo proste. Ci, co się używają Linuxy, powinni wiedzieć, więc podajemy sudo apt get install i oczywiście teraz Synaptic. Dajemy Enter, podajemy hasło użytkownika. No i dajemy Enter i mamy instalację. To co widzicie, mamy teraz tutaj potwierdzenie, klikamy tak, czyli T, Enter i czekamy i dzieje się magia. To co widzicie, mamy doinstalowane to wszystko. Czekamy. No i dobra, jak widzimy, mamy naszego Synaptica zainstalowanego i tak dalej, niezbędne pakiety i te inne rzeczy, więc możemy sobie na razie terminal zminimalizować do paska zadań i tutaj teraz musimy uruchomić nasz program Synaptic, więc po prostu wpisujemy. Jest, jak już widzicie, mamy go na liście, Kali go wykrył, więc klikamy i tutaj już Was spuszczam na dół. Mamy uwierzytelnienie, więc podajemy hasło naszego użytkownika, systemu, na którym pracujemy. No i mamy tutaj, jak widzicie, menadżer pakietów Synaptica. No i tutaj wszystko jest. Was tak chcę ustawić. O! I tutaj, co to nas interesuje, to mianowicie tutaj ta lupa, szukaj i tutaj wpisujemy słowo compis. Compis. Dajemy szukaj bądź Enter.
No i mamy tutaj na samej górze, klikamy to prawym i zaznacz do instalacji. I tutaj z tej listy musimy jeszcze wybrać dodatkowe właśnie niezbędne zmiany, mianowicie interesuje nas ta opcja Compiz Config Settings Manager. Dajemy zaznacz. I jak widzicie, już fajnie nam programik na zielono wszystko zaznaczył. I tutaj możecie oczywiście sobie czytać, co się będzie działo i tak dalej. Macie tutaj opis, bo nie muszę każdemu mówić. Ja jestem taki, że lubię komuś coś zostawić nerdom, żeby same się też pobawiły. Ja jeszcze sobie doinstalowuję to. Klikam prawym, zaznacz do instalacji. I tutaj teraz klikamy zastosuj. Widzimy, co będzie robione i tak dalej. Klikamy zastosuj. No i są pobierane, jak widzicie, pobieranie plików i z pakietami. I teraz musimy odczekać czas, to chwilkę zajmie, aż sobie to wszystko zostanie pobrane i tak dalej. Czekamy. No i dobra, nasze pakiety zostały doinstalowane. Teraz musimy uruchomić, mianowicie wpisujemy po prostu Compiz. I tutaj uruchamiamy dwie rzeczy, mianowicie menadżer ustawień Compiz nas interesuje. I on jest już tutaj. Tu mamy właśnie te fajne ustawienia. Właśnie Compiza możemy różnego rodzaju modyfikacje z efektami i tak dalej, skalim robić. Ale jeszcze jedna rzecz interesuje nas, bo możemy już tutaj sobie na przykład, zobaczcie, nie musi tak robić. Tutaj sobie po prostu teraz listy, co chcecie wybieracie, macie efekty, macie efekt minimalizacji, drgające okna i tak dalej. Możecie już sobie pozaznaczać i tak dalej i dopiero uruchomić tą kolejną rzecz, którą ja już od razu uruchomię, żebym wam to pokazywał. Wpisujemy znowu Compiz i tutaj interesuje nas Compiz Start. Zobaczcie. Jest. I teraz właśnie w tym menadżerze ustawień Compiz, to już nas nie interesuje. Interesuje nas tylko to okienko. I tutaj mamy różnego rodzaju opcje i tak dalej. Ja wam w szczycie nie będę wszystkiego pokazywał, bo jeżeli będziecie chcieli poradnik, jak ja mam sobie tutaj to wszystko skonfigurowane, to dajcie znać w komentarzu, a postaram się pokazać, jak ja sobie to tutaj wykonałem. I to, co mnie interesuje, to mianowicie drgające okna i zobaczcie, co się dzieje. Pamiętacie, co było na początku? Zobaczcie, jak teraz fajnie to chodzi. Fajna sprawa, co? No, już fajniej to wygląda. Zobaczmy minimalizację. Tu mamy, widzicie, jaki fajny jeszcze efekt powiększenia. A minimalizacja na razie jeszcze jest taka lejaka, więc ją zaraz zrobimy. A mianowicie efekt minimalizacji zaznaczamy i zobaczmy. Zobaczcie, jak fajnie wygląda teraz. A gdy to wyłączę, mamy normalnie, włączę i już jest fajny efekt, to co widzicie. No i widzicie, mamy fajnie teraz mojego, myślę, i waszego, jak Kaliego też się skonfigurujecie, może to fajnie wyglądać na Linuxach, na Ubuntu również, możecie się pobawić. Jeżeli wam pomogłem, to tutaj zachęcam do wejścia na YouTube, na Informatyka IT i zostawienie suba, dzwonka, tak jak brzmi to z filmami o komputerach, które dla was tutaj staram się coraz nagrywać, bo ten kanał istnieje tylko i wyłącznie dzięki wam, o tym pamiętajcie. No ale zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda, te minimalizacje, teraz te pływające okna, no naprawdę fajna sprawa. Oczywiście mówię, jak będziecie chcieli pokazać jeszcze bardziej sobie Kaliego tutaj konfiguruję, jak ja mam to poustawiane, no to dajcie komentarz w tym filmie, a postaram się wam pokazać moją customizację mojego Kaliego. No i dobiegliśmy do końca dzisiejszego materiału. Jak materiał ci się podobał, ten film, ten poradnik, to oczywiście zostaw łapę, komentarz, suba, dzwonka, jeżeli tego jeszcze nie robisz, i będziemy gdzieś się skanieniem filmem na Informatyka IT. Możecie mnie również wspierać, tam macie nowe filmy, cały czas, co jakiś czas staram się dla was nagrać tylko i wyłącznie filmy na tym trzecim bonusie dla was, dla wspierających. Bardziej troszkę zaawansowane, jakieś teraz macie ostatni, jak zdobyć IP danej osoby, pokazuję trik, więc tam odwołuję do działu wsparcia. Ja dziś nie przedłużam, jeżeli materiał ci się podobał, to jeszcze raz zostaw łapkę, suba, dzwona. Życzę wam miłej niedzieli, do następnych filmów o komputerach. Cześć. Coś pięknego teraz.